Szacuneczek, moi drodzy, wita się z wami Bednar. Powiem wam, że miota dzisiaj mną jak szatan i to nie z powodu, że nie mogę okiełznać tej mocy, na której jadę, ale z tego powodu, że tak niemiłosiernie pizga, że może urwać łeb. Ale to mnie nie zraziło oczywiście. Pomyślałem, że się przejadę, jak jechać do Częstochowy, nie pojechałem, bo nie rajcuję, nie zrobię 300 km przy takiej pogodzie. No. Także tak to wygląda, a w ogóle to wam powiem w tajemnicy, że jak ktoś ma nakeda, to musi się przyzwyczaić do takiego wiaterku mniejszego, albo zajebiście dużego, ale wiaterku, który jest zawsze. No, ale co, taki urok, prawda? Jednak co do tematu, który chcę dzisiaj rozpocząć, prawko robiłem jakiś czas temu, parę lat temu. Ja wiem, że od tego czasu troszeczkę się zmieniło i to w formie zdawania i tak dalej, jednak nie zmieniła się jedna rzecz. Mianowicie to, że egzamin, a rzeczywista jazda po drodze to są dwa różne światy, to są dwie różne rzeczy i diametralnie się od siebie różnią. Dlatego ja nie będę tutaj omawiał ściśle, że tak powiem, zmian i tak dalej. Tylko po prostu jak ja to widzę i co moimi oczami, co według mnie się zmieniło. Mianowicie moje zdanie tej kwestii jest takie, że w ogóle te kursy, które są przed egzaminem, no oczywiście jaki sam egzamin, ale skupmy się na kursach, one nie uczą jak jeździć, tylko uczą jak zdać egzamin. I tyle. Nic poza tym. Żadnej wiedzy, która naprawdę się może przydać. Ja sam spotykam się z przykładami, że mówię tutaj o kobitkach, nie? No, na przykład nie wiedzą, jak gdy rozładuje się akumulator, jak podłączyć pod przykładowo drugi samochód. Jak się tak powiem, odspawać tą moc od drugiego samochodu tymi klamrami. No, według mnie taka rzecz to powinna być na kursie. I tu mówię ogólnie o masie rzeczy, których ja się nauczyłem dopiero jak zdałem prawko i ktoś mi o tym powiedział, wytłumaczył, pokazał. Niestety na kursie nic takiego nie wyniosłem i nie miało to miejsca. A szkoda, szkoda, bo takie rzeczy każdy powinien wiedzieć. No, ale cóż, to samo z motocyklem, no, robiąc trasę na egzaminie, nie wiem jak jest teraz, ale ja robiłem, była jedna ustalona trasa i się nią napierdalało i w kółko, i w kółko, i w kółko. I ja po prostu nie patrzyłem jak jechać, tylko patrzyłem co jest takiego, co by mnie na tej trasie nie zaskoczyło na egzaminie. No, czy o to tu chodzi? No chyba nie, no. A niestety tak jest i to jest potwierdzone, że tak się dzieje. Albo uczą na egzaminie kurczowo trzymać się prawej strony. No słuchajcie, no, czy ktoś tak ma? No ja
po egzaminie rzeczywiście trzymałem się tej prawej strony non stop, ale życie weryfikuje, że no czasami gdzieś się spieszysz, musi gdzieś pojechać troszeczkę szybciej czy coś, no to na ten pas sobie mykniesz wcześniej i nim sobie jedziesz, prawda? A jeśli chodzi o zwykłą taką drogę, to nie muszę mówić, jakie nawierzchnie są u nas, prawda? I taka kurczowa jazda przy prawej stronie skończy się albo felgą do prostowania, albo się złamie wtedy gumę, i zresztą powiem wam, że nawet mój tata mi zwracał uwagę, co ja tak jadę, bo ty trzymałem się tak blisko prawej strony i to złościłem się, ale teraz czas pokazuje, że miał dużo racji. Także to jest kolejna rzecz, która nijak ma się do życia. To samo, nie wiem, za wszelką cenę mówią, że broń Boże, nie najeżdżać na linie ciągłe. O, ja to lubię, powiem wam, te światełka LED-owe, co sobie montują ludziki do tych swoich samochodzików. Takie budżetowe z marketów. I zamiast to świecić, to wygląda... ale zajechało czymś. I zamiast świecić, to po prostu wygląda jak kawałek choinki, więc nijak ma się to do bezpieczeństwa. No, ale taka moja dygresja, akurat gościu jechał, to mówię, powiem. No, ale to jest tragedia, no. Jak już chcę mieć te daylighty w normalnym samochodzie, to niech kurwa troszeczkę odłoży tych pieniążków i sobie kupi coś, co rzeczywiście świeci. I daje to światło. A nie wygląda jak kolorowy łańcuszek na choinkę świecący LED-owy. No proszę was. No, kolejny mądry. No, ale do rzeczy. Mówią, żeby kurczowo trzymać się tych linii i tak dalej. Ale ile razy ktoś miał z was tak, że jechał troszeczkę wolniej, ktoś chciał go wyprzedzić i po prostu zjeżdża na pobocze. Pobocze? No jakby nie patrzeć, jest to linia ciągła i nie powinno się najeżdżać na tę linię, no chyba żeby coś się wyjątkowo stało, to wiadomo, zatrzymać się trzeba, ale poza tym... Sami powiedzcie, no. Także fajnie byłoby, żeby ten system zdawania prawka troszeczkę się zmienił, bo szału nie ma. Nie wiem, powiem wam, jak jest teraz z tymi przepisami, chociaż chyba i tak troszkę się poprawiło, bo swojego czasu ta baza pytań była utajniona przez jeden rok. A chyba od tego roku bodajże, jeśli coś tam gdzieś czytałem... To znowu jest tak, że jest baza pytań i się kujemy na pamięć, co też nie jest dobre z jednej strony, ale no w ogóle ja lubię tą kalkulację, kto musi zarobić, no. Po prostu ja podejrzewam, że przez ten rok ci, co wydawali te śmieszne książeczki z pytaniami, nie zgadzał im się hajs i musieli po prostu swoje zarobić. I to po prostu zmienili. Także widzicie, u każdego musi się hajs zgadzać, moi drodzy. To nie ma. Nie ma tak, że wiecie. Także nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, ludzie, kończąc kurs, powinni mieć jakieś obeznanie. Jakieś takie, no kurcze, nie wiem. Praktyczną wiedzę, bo to jest najważniejsze, wydaje mi się. Takie codzienne czynności przy samochodzie i motocyklu, które powinniśmy wiedzieć.
jak ktoś się mnie pyta, to ja po prostu odpowiadam, że tak naprawdę ja zdałem egzamin, a dopiero potem nauczyłem się jeździć, no. Także no, szedłem po najmniejszej linii oporu, żeby ten egzamin zdać i tylko to miałem przed oczami, a potem się uczyłem, a to tak nie powinno być, no. Nie wiem, co w tej kwestii zrobić, ale coś by wypadało zrobić, no. A przynajmniej jakieś wprowadzić takie rzeczy, które są bardziej życiowe, niż na przykład posiadać wiedzę, jaką szerokość ma tablica rejestracyjna, a takie pytanie też wiem, że było. Więc no, słuchajcie, to nie o to chodzi. No, ale to są moje takie przemyślenia. Napiszcie, czy się z nimi zgadzacie. Według mnie przydałaby się jakaś taka porządniejsza reforma, no. Bo ja rozumiem teoretykę i takie rzeczy typowo techniczne przy robieniu prawa jazdy na C czy na C+E, bo to jest ważne, ładunki i tak dalej, ale no kurwa, wymiary tablicy rejestracyjnej, no powiedziałem to jako taki sztandarowy przykład, no ludzie, no. Co jest grane? No. Także jeszcze raz zapraszam do dyskusji, bo ja lubię, jeszcze raz wam powiem, ja lubię jak dyskutujecie i zabieracie temat w wielu kwestiach i na to też nastawiam swoje filmiki, na przede wszystkim na dyskusję i na wasze komentarze, na które staram się odpisywać. No, także ja sobie mykam główną arterią Łodzi, się troszeczkę przejadę. Za długo nie ma co. Stwierdziłem, że lepiej sobie pojeździć po mieście niż po trasie. Bo tu się troszeczkę więcej na mieście dzieje, a na trasie to nawet sobie nie pojeździsz, bo ci urwie łeb. O, mam nadzieję, że się nie rozgadałem. Także to tyle. Wpadnie to w niedzielę standardowo, także pozostaje mi tylko wam życzyć miłej niedzieli. I tyle, słuchajcie. Trzymajcie się, ludziki. Na razie.